Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradniku do Fortnite'a. Zostaw kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteś nowy oczywiście, napisz komentarz, dzięki temu bierzesz udział w giveaway'u karnetu na sezon 6. Więcej informacji pod pierwszym filmem poradnikowym z Fortnite'a w tym sezonie. Zachęcam brać udział, oczywiście. Wbijajcie też na streamy, są na Twitchu, link jest oczywiście w opisie. No i oczywiście kodzik twórcy nad kamerką, możecie go wpisać sobie w sklepie z przedmiotami, będę wdzięczny za używanie go. No a dzisiaj pokażę Ci, drogi widzu, jak zrobić wyzwanko Pokonaj Rozgardiasza. Lecimy już na tym razem solówkę i pokażę Ci, jak to zadanie wykonać. No dobra, jestem już na miejscówce, musicie się udać na Hydro 16, bo tylko tutaj ten Rozgardiasz się respi, jest to oczywiście pomiędzy Sierbanymi a Gasnącymi Gajami. No i przede wszystkim, co musicie zrobić, to znaleźć sobie jakąś dobrą broń do strzelania. W tym przypadku będzie to jakaś emeczka, miejmy nadzieję, że tutaj jakąś znajdziemy. Kałaszek też w sumie może być w ostateczności, ale no wiadomo, emeczka byłaby lepsza. Ogólnie on tutaj krąży sobie, więc też musicie uważać, żeby się w niego jakby nie wbić, ponieważ w momencie, w którym macie tego questa, to on z automatu będzie na was polował też. Będzie z wami chciał walczyć. Kurczę, nie ma tu naprawdę żadnej M-ki. No jak widać, chyba nie ma. No dobra. Polecam sobie wejść na dach. W tym wypadku akurat, ponieważ on jest na dole, jak było słychać. On tu gdzieś krąży dookoła budynku. Gdzieś go tu widziałem wcześniej. Zaraz sobie sprawdzimy, czy z tej strony teraz go nie ma. Bo jak widzieliście, wy nie widzieliście tego, bo jest obcięte. Ale jak leciałem, to on szedł tutaj z tej strony budynku, więc nie wiem, gdzie on teraz wszedł w sumie. O, jest! Dobra. Władowałem mu na pysk. Jak widzicie, on od razu atakuje. No i tyle. Tak naprawdę to tyle. Jak widzicie, jest on dość mocny. I najlepsze jest to, że z niego wypadają dwie bronie, bo wypada i rakietnica, która jest teraz naprawdę dość rzadkim przedmiotem i w sumie jest naprawdę to spoko. No i broń John'ego Wicka w postaci koloru złotego. No i to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. I zapraszam Cię na kolejne odcinki. No i nie zapominaj też używać mojego kodu. Cześć!